zajmuję się głównie fotografią inscenizowaną. Wszystkie rzeczy widoczne na moich zdjęciach najpierw projektuję na poziomie szkiców, później wszystko buduję do swoich zdjęć sam. To, co widać na fotografiach, często się wydaje, że jest montowane, jednak duża większość jest rzeczywiście budowana przed aparatem i nie są to montaże komputerowe. Tutaj we Wrocławiu jest zaprezentowany mój najnowszy cykl, który miał premierę na fotofestiwalu w Łodzi 3 miesiące temu. Tutaj jest pokazana tylko część tych zdjęć ze względu na mniejszą przestrzeń. Ten cykl, który jest pokazywany, został zainspirowany moimi przeżyciami, jakich doświadczyłem podczas hipnozy. Pewnego razu w teatrze trafiłem na przedstawienie, na którym się zgłosiłem jako ochotnik na scenę, gdzie był hipnotyzer i mieliśmy być na tej scenie poddawani różnym wizjom, hipnozom. Byliśmy wprowadzani w różne stany. Mi się udało bardzo mocno i namacalnie to wszystko odczuć. Jedną z wizji było przeniesienie nas 50 lat do przodu, do Łodzi w 2064 roku, w miejsce, które dobrze znamy, ponieważ jesteśmy z Łodzi. Mieliśmy zobaczyć, jak żyją mieszkańcy, jak wyglądają miejsca, które dobrze znamy. To było na tyle ciekawe, że rzeczywiście będąc w tej wizji, czuliśmy, że chodzimy po tej Łodzi. To było na tyle mocne przeżycie, że całość w tym teatrze trwało około 4 godzin. To była jedna tam z 10 rzeczy, ta wizja. Ale to było tak mocne przeżycie, że od razu po przyjściu do domu rozpisałem cały ten cykl. To jest zainspirowane tą przyszłością, którą zobaczyłem w tej wizji. Rozrysowałem, pamiętam wtedy przez całą noc do rana wszystkie te fotografie. I później przez kolejne pół roku budowałem, fotografowałem to wszystko. Cykl się nazywa Exodus 2064 ze względu na przeniesienie o 50 lat do przodu w tej wizji.